Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Bazog, a to kolejny dłuższy poradnik muzyczny, tym razem nie tylko dla gitarzystów. Opowiem wam w nim o tym, dlaczego ciągle gracie to samo, dlaczego tkwicie ciągle w tych samych schematach, dlaczego to palce was prowadzą, dlaczego wasza improwizacja rozwija się powoli, albo wręcz totalnie stoi. Jest to głównie związane z tym, ile dezinformacji, ile błędnych lekcji, błędnych porad jesteście w stanie znaleźć w internecie, ale nie tylko w internecie, bo też wielu nauczycieli gitary lubi wprowadzać swoich uczniów w błąd. Dlaczego? No bo jest to bardzo wygodne. Naucz się tej skali, naucz się tego schematu, naucz się tego licku i sobie improwizuj, nie? To jest najczęstsze, co możecie usłyszeć od złego nauczyciela. Więc dzisiaj rozwalimy sobie parę mitów na czynniki pierwsze. Opowiem wam, jak nie ćwiczyć, jak nie popełniać tych błędów, które ja też kiedyś popełniałem, ucząc się samemu improwizacji. Także mam nadzieję, że wytrzymacie ze mną do końca. Zaczynajmy odcinek Gitary w dłoń. Pierwszy problem sprawia, że nie mogę spać po nocach. Naprawdę, jest to taka brednia, taki bullshit, takie zło, że aż po prostu mną trzęsie. Jeżeli widzę, gdy jakiś nauczyciel albo jakiś doradca pisze ci na forum, że jeżeli chcesz nauczyć się improwizować, to naucz się skal, to po prostu nie mogę. Nie mogę tego czytać. To jest tak okropny, beznadziejny i żałosny błąd, że sobie nawet nie wyobrażacie. Przede wszystkim improwizacja nie polega na tym, żeby grać skalę, żeby ogrywać skalę. Skalę to jest jeden ze sposobów na wdrożenie ciekawych dźwięków do twojej improwizacji, czyli poznajesz sobie jakieś nowe akordy, poznajesz, jakimi skalami można je ogrywać, ale sam sens improwizacji polega na tym, żeby przełożyć to, co masz w głowie, na swój instrument. Do tego nie potrzeba ci żadnej skali, nie potrzeba ci żadnego liku, żadnego schemaciku, żadnej sekwencji. Nie potrzebujesz niczego, żeby to zrobić. Jedyne, co ci jest potrzebne, to zanucić sobie jakąś melodię, która w twoim mniemaniu pasuje do podkładu, a następnie znaleźć ją na gryfie. To jest ćwiczenie improwizacji. Łączenie głowy z gryfem, a więc pierwszym krokiem do improwizacji nie jest nauka skal, nie jest nauka patentów, nie jest nauka arpeggiów, chociaż potem się to przydaje, wiadomo, nie mówię, że tego w ogóle nie trzeba robić, ale na początku powinnaś jak najwięcej grać ze słuchu i przekładać to, co słyszysz w głowie, na swój instrument. To jest pierwszy krok improwizacji. Jeżeli tego nie potrafisz zrobić, to chociażbyś znała wszystkie skale świata, to niestety twoje improwizacje będą brzmiały beznadziejnie, bo nie będziesz skupiać się na tym, co w improwizacji jest najważniejsze, czyli na przekazywaniu myśli muzycznych, tylko na dopasowywaniu schematów do gryfu, ale to jeszcze o tym opowiem zaraz. Także pamiętajcie, po pierwsze, improwizacja nie polega na nauce skal. Improwizacja polega na wymyślaniu jakichś melodii, na jakichś, powiedzmy, zagrywek w głowie, a następnie na przenoszeniu ich na gryf. I teraz skale służą w dalszym etapie do tego, żeby mieć więcej pomysłów. Ale jeżeli zaczynasz improwizację od nauki pentatoniki, no to obawiam się, że niestety nie zajdziesz w tym daleko. Nawet jeżeli będziesz umiała wszystkie pentatoniki świata w każdej pozycji na całym gryfie, to dalej nie będzie miało żadnych znamion improwizacji. Więc jaki jest sposób, żeby zacząć naprawdę improwizować? Otóż wystarczy włączyć sobie jakiś prosty podkład, wymyślić jakąś melodię, zanucić ją, zagwizdać, zaśpiewać, a następnie znaleźć na gryfie gitary. Ja wiem, że to jest znacznie trudniejsze niż dopasować schemat, nie? Ale to jest właśnie improwizacja. Kreatywne podejście, wymyślanie czegoś i realizowanie tego za pomocą instrumentu, nie dopasowanie schematu. Zresztą zaraz jeszcze o tym będę opowiadał. Więc pierwsze ćwiczenie, jakie powinnaś zrobić, bez nawet podkładu, spróbuj zagrać sobie jakiś jeden dźwięk, od tego dźwięku ułóż jakąś melodię, a następnie spróbuj ją zagrać na gitarze i teraz ci to zademonstruję. Okej, moi drodzy, czas na pierwszy przykład, a więc nucenie i granie. Biorę sobie jakiś pierwszy dźwięk, na przykład tutaj C, i sobie myślę: ta-ra-ta, e-o, e-ty, tararu-tara.
Ta-ra-ta. Ta-ra-ra. Ta-ra-ta, ta-ra-ra. Ta-ra-ta-ra-ra-ra. Ty-ra-ra-ra-ta-ta-ta. I tak dalej. Czyli najpierw biorę jakiś pierwszy dźwięk, wyobrażam sobie frazę, próbuję ją zanucić, a następnie szukam jej na gryfie, czyli taka jakby autotranskrypcja, przenoszenie tego, co mamy w głowie, na gryf gitary. Kolejny krok to samo z podkładami. Możesz zacząć od metronomu, a więc włącz sobie klika, wymyśl jakąś melodię, jakiś fajny rytm i spróbuj zagrać z klikiem. Zobacz, jak to wygląda. Przykład drugi angażuje też metronom, czyli mamy jakiś time. Zmieńmy dźwięk. Pa. Okej. Okay. Ta ta tu ta ta. Ta ru ta ru ta ta. Ta pa pa. Ta ran ta run tam. Ta ru ta ta ru. Ta ru ta ra. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Jeszcze raz. Ta ta ra ta. Ta 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 pa. Ta nu ta 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 ta. Ta ru ta 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 ta. Ups, nie trafiłem tutaj. Czyli jeszcze raz. Ta ri da ty ty tu ta. Tam di du da ti ti ta ra. I tak dalej, nie? Czasami będziecie popełniać błędy. Na tym polega ćwiczenie, żeby popełniać błędy, więc się ich nie wstydźcie. Nie będziecie od razu grali wszystkiego super precyzyjnie. Ja też się tutaj mylę, mimo że długo już to ćwiczyłem. Przez swoje lata gry na gitarze, więc spokojnie, spokojnie, cierpliwości i na pewno załapiecie, o co w tym wszystkim chodzi. I na końcu dopiero możesz włączyć jakiś podkład i spróbować zrobić to samo ćwiczenie, ale już z kontekstem harmonicznym i z kontekstem rytmicznym, więc tak to mniej więcej by wyglądało. Ok, więc teraz robimy to samo, ale z podkładem. Podkład jest dostępny na YouTubie, można sobie go pobrać, jest to Creative Commons, a więc śmiało można z niego korzystać. Linki będą w opisie i w pierwszym komentarzu. Ta 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 ta. I tak dalej, i tak dalej. Już wyłączam podkład. Więcej na ten temat mówię w swoim kursie improwizacji i grania ze słuchu dla każdego. Jeżeli cię temat zainteresował, chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jakie są metody bez żadnych skal na improwizację, no to gorąco odsyłam cię do kursu, który znajdziesz pod filmem, w opisie filmu i w pierwszym komentarzu. Przechodzimy do następnego problemu. Drugim powszechnym problemem w improwizacji jest to, że grasz bardziej wzrokiem, a nie uchem. Jeżeli już nauczyłaś się tych schematów skal, na przykład pentatoniki, skali bluesowej, może jakichś skal modalnych, to teraz prawdopodobnie
głównym obiektem zainteresowania jest dopasowanie odpowiedniego opalcowania do odpowiedniego podkładu, nie? Mam podkład w amol, no to gram pentatonikę amol. Mam podkład w G-dur, gram pentatonikę emol, powiedzmy, albo skalę giejońską, adorycką, nie? Takie myślenie bardziej wzrokowe, jak dopasować palce do podkładu i w ogóle nie zastanawianie się nad tym, co ja gram, dlaczego, jaki dźwięk wydobywam, jaki to ma efekt w konsekwencji, nie? Co te dźwięki tak naprawdę dają. I teraz uwierz mi, że ćwicząc w ten sposób, dopasowując schematy wzrokowo do podkładów, możesz grać to miesiącami, latami i dalej twoja improwizacja będzie bardzo kiepska. Dalej będziesz cały czas tkwił po pierwsze w schematach, no bo jeżeli ciągle patrzysz wzrokiem, gdzie masz jakie opalcowanie, to są schematy, które utrwalasz. A po drugie, no to jest trochę tak, jakbyś wziął pudełko z klockami Lego i próbował nimi potrząsać, a z nadzieją, że nagle stworzy się z tego jakiś zamek. No bo to jest tak naprawdę granie dźwięków bez żadnego zastanowienia. Więc co polecam zrobić? Zamiast ćwiczyć te opalcowania i ciągle je przykładać do gitary, do konkretnych podkładów, spróbuj zamknąć oczy. Zagraj sobie na przykład tą skalę na początek, zagraj sobie ją, żeby posłuchać, jak ona brzmi, spróbuj zanucić dźwięki, a następnie spróbuj na jednej strunie z podkładem zagrać jakąś melodię. Skup się na tych dźwiękach, skup się na tym, co słyszysz i co chcesz zagrać, a nie na wzroku, czyli gdzie mam nacisnąć, gdzie mam przycisnąć palec, żeby uzyskać dźwięk ze skali. To jest w ogóle zupełnie inne podejście, więc jeżeli chcesz grać bardziej uchem, chcesz mieć więcej świadomości w tym, co robisz, zamknij oczy i na jednej strunie spróbuj pograć jakieś melodie. Zademonstruję ci to teraz. Słuchajcie, moi drodzy, teraz zamykam oczy, żebyście widzieli, że nie oszukuję, i na jednej strunie próbuję sobie znaleźć odpowiednie dźwięki zgodnie z tym, co powiedziałem przed chwilą. A więc to niech będzie struna G. Akurat trafiłem, ale jakbym nie trafił, to dźwięk dobry mam pół tonu wyżej albo pół tonu niżej. Zawsze tak jest. Ale dobra, spróbujmy poimprowizować z zamkniętymi oczami na jednej strunie. Dołóżmy drugą strunę. Pamiętaj, że jeżeli zagrasz zły dźwięk, to nie ma żadnego problemu. Dobry jest tuż obok. Dobry jest wyżej obok i niżej obok. Pamiętaj, że jeżeli mamy 12,5 tonów, a 7 do siebie pasuje i tworzy tonację, to nieważne, jaki zły dźwięk byś zagrała, to zawsze obok, wyżej, czyli pół tonu wyżej albo pół tonu niżej, masz dźwięk, który będzie pasował. Więc podejdź do tego w ten sposób. Nie szukaj na siłę nie wiadomo jakich skoków. Jeżeli zagrasz fałszywy dźwięk, który ci nie odpowiada, to przesuń palec jeden próg wyżej albo jeden próg niżej. I wtedy znajdziesz dźwięk, który będzie pasował. I w ten sposób budujemy też taką pamięć mięśniową, taką intuicję, że jesteśmy w stanie bez większego zastanowienia znajdować dobre dźwięki. Jeżeli umiesz to robić na jednej strunie, spróbuj to zrobić na dwóch strunach, na trzech. Poszerzaj zakres stopniowo, żeby nie rzucać się od razu na głęboką wodę, i te ćwiczenia trzeba wykonywać wyłącznie z zamkniętymi oczami. Możesz włączyć sobie losowy podkład z YouTube'a i próbować na czuja, w ogóle nie myśląc o schematach, o palcowaniach, dopasowywać dźwięki. To naprawdę odświeża podejście do improwizacji. Jeżeli tak będziesz ćwiczyła, to nagle się okaże,
że nie będą dla ciebie istotne te wszystkie schematy opalcowania, bo będziesz w stanie się odnaleźć w każdym miejscu na gryfie ze słuchu. Minuta sponsorowana. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest nie kto inny jak Bazok i jego patroni. Jak zwykle, nie? Jeżeli chcecie kupić moją nową płytę, pierwszą płytę, epkę Bazok Journey, to jest ona już dostępna na moim sklepie internetowym, w moim sklepie internetowym, tak powinno się w sumie mówić. I opcje są dwie, albo można kupić samą płytę, oczywiście albo z dedykacją, czyli odpakuję ją i coś wam napiszę, albo po prostu zafoliowaną, albo można kupić zestaw bazokowego fana, czyli kubek, płytę i kostki. Jeżeli ktoś nie do końca czuje ideę Patronite'a, przypominam, że wszyscy patroni prędzej czy później dostają taki kubek, no to może zaopatrzyć się w zestaw. Płyta plus kubek plus kostki. Także dziękuję za uwagę, przechodzimy do dalszej części. Koniec reklamy. Punkt trzeci jest również mega odświeżający i otwierający czachę. Chodzi o to, że zbyt dużą uwagę poświęcasz na dobór dźwięków, a zbyt małą poświęcasz na rytm, czyli na to, jak umieszczasz te dźwięki w czasie. Chodzi o to właśnie, to też się wiąże z tymi poprzednimi, że człowiek bardziej zastanawia się, gdzie nacisnąć, żeby uzyskać fajny dźwięk, a nie zastanawia się, kiedy nacisnąć, czyli jaki rytm powinna mieć ta zagrywka, żeby to było ciekawe. Jeżeli oglądałaś film dotyczący 13 bić gitarowych, z którymi zagrasz wszystko, tutaj się pojawi karta, no to doskonale wiesz, że rytm jest najmocniejszym nośnikiem informacji w muzyce. To właśnie rytm powoduje, czy coś jest fajne, czy coś jest niefajne. Dźwięki można czasami zagrać złe, ale jeżeli dobrze je rozłożysz w rytmie, no to okazuje się, że ani to nie kuje w uszy, a wręcz jest bardzo ciekawe i inspirujące. Także ćwiczenie, które możesz zrobić, aby odblokować się na tym etapie, to włączyć sobie na przykład prostego bluesa 12-taktowego, a następnie zagrać solówkę na dwóch dźwiękach, skupiając się wyłącznie na rytmie. Posłuchaj. Dokładam trzeci dźwięk. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest to majstersztyk improwizacji, ale pozwala jakby nabrać zupełnie innej perspektywy do grania i to jest niesamowicie ważne. Jest pytanie, jest odpowiedź w tym bluesie, jest jakiś sens, jest ciągłość tej solówki, to nie jest losowe bieganie po pentatonice czy tam po skali bluesowej, tylko rzeczywiście jest jakiś zamysł w tym. I na przykład pierwszy chorus można zagrać właśnie tak bardzo oszczędnie, a potem dopiero dodawać kolejne dźwięki, więc jeżeli nie umiesz zbudować ciekawej solówki na dwóch, trzech dźwiękach, to po co zabierasz się za siedem dźwięków? To jest dużo więcej zmiennych, dużo więcej rzeczy do ogarnięcia. Zacznij od podstaw, zacznij od rytmu, skup się na tym, żeby robić jak najciekawsze frazy, a nie na tym, żeby wykorzystywać jak najbardziej skomplikowane i dziwne skale. Zanim przejdę do punktu czwartego, chciałbym Cię bardzo gorąco poprosić o ocenę. Jeżeli to, co powiedziałem do tej pory ma sens, jeżeli coś tam się otworzyło w głowie, zostaw łapkę w górę. Jeżeli gadam brednie, zostaw łapkę w dół. Zasubskrybuj kanał, bardzo o to proszę, bo tylko 30% oglądających moje materiały to subskrybenci. Także wystarczy kliknąć subskrypcję, jeżeli chcesz dostawać więcej powiadomień, bo ciągle wrzucam nowe filmy, to kliknij sobie w dzwonek. No i bardzo dziękuję, dzięki Tobie ten kanał się rozwija, dzięki subskrypcjom, komentarzom, dzięki łapkom w górę i w dół. Wiem, że to, co robię, ma sens, dlatego jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję i przechodzimy do punktu numer 4. Tutaj chciałbym powiedzieć o błędnym podejściu do nauki licków i tego typu rzeczy, czyli cudzych partii.
Transkrypcja, czyli granie ze słuchu i zapisywanie fragmentów cudzych utworów, cudzych solówek jest niesamowicie ważna. Jeżeli czujesz, że znasz już mniej więcej te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem wcześniej, ale dalej brakuje ci słownictwa, dalej brakuje ci pomysłu, masz wrażenie, że ciągle grasz to samo, prawdopodobnie potrzebujesz odświeżenia w postaci rozpracowania rzeczy, które ci się podobają ze słuchu. Czyli transkrybując cudze utwory, cudze solówki, spisując sobie fragmenty, ucząc się ich, poszerzasz swój zakres słownictwa. To jest niesamowicie ważne, ale jeszcze ważniejsze jest to, że jeżeli nauczysz się jakiegoś cudzego liku, to żeby nie grać go ciągle w ten sam sposób. Czyli załóżmy, że bierzemy sobie taki najbardziej podstawowy lick bluesowy, który Wam zaraz zaprezentuję. I teraz, jeżeli już umiem go zagrać fajnie, to zastanawiam się, jak mógłbym go wykorzystać w swoim graniu. To się tyczy też wszystkich arpeggiów, przebiegów legato, jakichś sweepów. Jeżeli się nauczysz czegoś fajnego, to nie poprzestawaj tylko na tym, żeby odgrywać to ciągle w ten sam sposób, tylko spróbuj na przykład z różnymi podkładami ćwicząc, kombinować, jak kreatywnie to wykorzystać. Może nie wszystkie dźwięki zagraj, może w innym rytmie, może zacznij sobie od innego. Wiesz, o co chodzi? To takie jest podejście, że lick przestaje być lickiem, a staje się taką ideą bardziej, nie? Czyli takim pomysłem, jak można ułożyć dźwięki w rytmie i jaką melodię można z nich zbudować. Zaprezentuję Wam to właśnie teraz na bardzo prostej zagrywce bluesowej. Więc teraz bierzemy prosty lick i próbujemy go wgrać na różne sposoby z podkładem. Posłuchajcie, jakby to mogło brzmieć. Ostatni, piąty problem na mojej liście to są ćwiczenia bez polotu, czyli to, co większość gitarzystów robi, grając z podkładami. Włączasz sobie podkład i realizujesz tak zwane pitolenie do podkładu, czyli nie zastanawiasz się za bardzo nad tym, co w danym momencie chciałbyś ćwiczyć, tylko grasz sobie swobodnie i do pewnego momentu to daje rezultaty. Daje taką swobodę, że zaczynasz jakby szukać tych swoich ścieżek na gryfie i potem ciągle nimi podążasz, nie? To jest ten problem, że jak już znajdziesz sobie wygodne pozycje i wygodne zagrywki, to ciągle będziesz grał to w ten, czy grała w ten sam sposób. Ćwiczenia bez polotu nie mają żadnego zamysłu, nie mają żadnych ograniczeń i też jakby wynikają z tego, że nie do końca wiesz, jak powinno się ćwiczyć improwizację. Więc na przykład takim ćwiczeniem, które rozwija, jest ogrywanie dźwięków akordowych. Więcej na ten temat mówię w filmie o ogrywaniu dźwięków akordowych, więcej na ten temat mówię w kursach dla patronów dotyczących improwizacji. W tym momencie są już 3 odcinki: improwizacja bluesowa, improwizacja modalna i improwizacja tonalna. Więc ogrywanie dźwięków akordowych w skrócie to jest po prostu trafianie w dobry dźwięk, który należy do akordu, gdy zmienia się akord w podkładzie. To jest taka najprostsza forma tego ćwiczenia. Inne wariacje, to już nie będę dzisiaj o nich mówił, ale to jest przykład ćwiczenia, które rozwija, że musisz wytężyć swój mózg, musisz znaleźć te dźwięki, najlepiej w jednej pozycji na gitarze, żeby nie skakać do tych znanych, ale na przykład umówimy się, że od pustej struny do czwartego progu tylko szukamy dźwięków i to cię rozwija. W ten sposób musisz szukać nowych ścieżek, a nie tych, które są dla ciebie wygodne i które same jakby wchodzą pod palce. Innym przykładem jest na przykład ćwiczenie triad pairs, czyli rozbijasz sobie skalę na 2 trójdźwięki i próbujesz improwizować po tych 2 trójdźwiękach. Innym ćwiczeniem jest narzucenie sobie, ok, teraz będę improwizować wyłącznie z użyciem jakiejś sekwencji i próbujesz wyłącznie na bazie tej sekwencji zbudować ciekawą melodię. Innym pomysłem na ćwiczenia jest
Na przykład improwizacja z użyciem jakiegoś liku, to co mówiłem wcześniej. Czyli bierzesz lik i próbujesz go na milion różnych sposobów, w milion różnych podkładach wgrać tak, żeby to była idea, a nie ciągle jedno i to samo odgrywane dokładnie w tym samym miejscu, w ten sam sposób, dobra? Innym przykładem kreatywnego ćwiczenia jest na przykład, co może być jeszcze w sumie? Poznawanie nowej skali na zasadzie takiej, że teraz ogrywałem coś zwykłą skalą miksolidyjską, a teraz sprawdzę, co by się stało, gdybym użył na przykład na A7 skali lidyjskiej dominantowej, nie? Czyli ćwiczysz jakiś koncept improwizacyjny, wiesz, że można użyć tej skali na tym akordzie, ale musisz to jakoś wyeksplorować, więc grając sobie na przykład tą nową skalę w tym znanym przez ciebie środowisku, zaczynasz słyszeć tak naprawdę, czym ta skala się różni od tej, którą grałeś do tej pory, jaki ten dźwięk, który ten dźwięk jest charakterystyczny, co wprowadza, jaki nastrój, jakie emocje i tak dalej. To są ćwiczenia, które rozwijają, kiedy masz jakiś zamysł na ćwiczenie. Przykładem też może być na przykład granie rytmiczne, to co pokazałem w punkcie trzecim, nie? Że skupiam się na tym, żeby budować ciekawe rytmicznie frazy, żeby tajmowo było jak najlepiej. No, metod jest naprawdę sporo. To nie jest film, w którym będę pokazywał konkretne rzeczy, jakie trzeba ćwiczyć, ale bardziej idee. Konkretne rzeczy udostępniam dla patronów, udostępniam w swoich kursach. Można też je znaleźć na moim kanale Zafriko. Wystarczy sobie wpisać improwizacja bazok w wyszukiwarce i tam znajdziecie bardzo dużo ważnych treści na ten temat, które można sobie w każdej chwili obejrzeć i wyciągnąć z nich wnioski. Mam nadzieję, że pomogłem, mam nadzieję, że jakieś klapki w głowie się otworzyły, że będziecie inaczej podchodzić do ćwiczeń improwizacji, że już wiecie, jakie błędy popełniacie. Możecie napisać, może jakieś jeszcze inne błędy są, o których nie wspomniałem. Na pewno są, ale to chciałem, żeby ta lekcja była ogólna i tak jest bardzo długa i pewnie nie każdy to ogląda do końca. Ale jeżeli tak, to bardzo ci dziękuję. Jeżeli jeszcze nie oceniłeś, nie oceniłaś filmu, zostaw łapę w górę, jeżeli się podobało. Łapę w dół, jeżeli się nie podobało, wcale się za to nie obrażam. Komentarz, może jakieś sugestie, spostrzeżenia, pytania. Wszystkie czytam, na większość odpowiadam. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał, kliknij w dzwonek. Jeżeli chcesz dołączyć do grona patronów, korzystać z ekskluzywnych kursów, zapoznaj się z moim profilem na Patronite, też linki są w opisie. Zapraszam do śledzenia mediów społecznościowych, Instagrama, Facebooka i tak dalej, i tak dalej. Typowa gadka youtubera na końcu. Na końcu też zawsze robimy losowanie, więc pierwszym zwycięzcą pod ostatnim filmem jest K3.pl. Także odezwij się do mnie, wygrałeś kurs Alternate Picking, 10 wyzwań Alternate Pickingu. Kolejna osoba, która wygra jeden z tych tańszych kursów dla patronów, to Łukasz Łosicki, który jest patronem, więc otrzymasz, Łukaszu, równowartość w kuponie, więc będziesz mógł sobie coś innego wybrać na sklepie. I trzecia osoba, która wygrała, to to Radosław Kalita, który też jest patronem, więc bardzo wam dziękuję, moi drodzy patroni, że bierzecie udział. Tym razem wygraliście kupony na zakupy w moim sklepie zamiast materiałów, bo te materiały są dostępne dla wszystkich patronów w ramach subskrypcji. Ok, więc w następnym konkursie, bardzo szybko mówię, do wygrania będzie improwizacja i granie ze słuchu dla każdego, dla pierwszej osoby, czyli ten kurs, który tutaj widzicie, fioletowy, i któryś z tych dwóch, czyli improwizacja modalna, improwizacja w tonacji dla osoby drugiej i trzeciej. Jedyne, co musicie zrobić, to standardowo zostawić łapkę w górę, subskrybować ten kanał, udostępnić ten film i zostawić po sobie jakiś komentarz, bo jak widzicie, losuję wśród komentujących. W każdym razie, jeszcze raz ogromnie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło, gitary w dłoń. Do następnego. Cześć!